No, dzień dobry w nowym filmiku z październikowymi stylizacjami. Tak, moi drodzy, pomyślałam sobie, że dzisiaj właśnie zacznę ten film odnośnie właśnie tych moich stylizacji, 7 dni, 7 stylizacji. I zaczynamy piękną pogodą, ponieważ dzisiaj jest pięknie, słonecznie, ma być ciepło, chociaż teraz jest wczesna godzina, jest 8:30 i powiem wam szczerze, że jest chłodno. Pokazuje mi w telefonie temperaturę tylko 14 stopni. Ale ja stwierdziłam, że dzisiaj założę sobie ten mój komplecik, który pokazywałam wam w jednym z moich daily vlogów. Właśnie ten komplecik sweterkowy, taki o. I w nim wyskoczę, bo dzisiaj też nagrywam daily vloga. Jadę za chwilę do księgowej, jadę załatwić parę spraw, ale to już dowiecie się co i jak właśnie w tym daily vlogu. Natomiast później ma się zrobić ciepło, więc będzie idealnie. Tak mi się coś tu odbija. Słoneczko, dobra. Później ma być ciepło, bo ma być aż 23 stopnie. No ale na razie jest zimno, więc muszę coś na siebie założyć. I teraz tak, włosy spięłam sobie w koczek. Mam na sobie właśnie ten sweterkowy dresik, komplet, założyłam mokasyny brązowe, o tak może będzie je lepiej widać, czekajcie, czekajcie, o dobra, troszkę lepiej je teraz widać z taką złotą klamrą, złoty zegarek Daniel Wellington i co zakładam jako resztę? Zanim pokażę wam moją kompletną stylizację, to oczywiście zapach i dzisiaj pachnę wodą perfumowaną od marki Yonel. Tak, dobrze widzicie, to jest taki piękny, kwiatowy, owocowy zapach, który będzie idealny właśnie na dziś. Tada! A w całości prezentuje się właśnie tak. Czyli mam na sobie okulary Prada w takim właśnie brązowym odcieniu. Torebka brązowa Elisabetta Franki, wystają mi tutaj dokumenty. I uwaga, mój ostatni zakup z Zary, czyli właśnie ten oto kożuszek. I nie myślcie sobie, że to jest kożuch typowo zimowy, mimo tego, że na taki wygląda, bo on jest niesamowicie cienki. Gdybym mogła wam to pokazać, jaki on jest cienki, to byście to doskonale zrozumieli. Ale jestem w nim totalnie zakochana i mam zamiar nosić go teraz właśnie tej jesieni, bo na zimę się on kompletnie nie nadaje. Więc to jest taka po prostu przejściówka, a że jest teraz chłodno, czyli jest właśnie 14 chyba stopni i lecę do samochodu, więc myślę, że tutaj idealnie on mi się sprawdzi. Później go oczywiście zdejmę, no bo nie będę chodzić w temperaturze 20 paru stopni w takim kożuchu, ale teraz prezentuje się on tak. Jak widzicie. Czyli taka moja pierwsza stylówka z tego filmu, 7 dni, 7 stylizacji. Pierwsza z tych jesiennych stylizacji i pierwsza z październikowych. Jak będzie dalej, to się okaże. Że tak się, kochani, dzisiaj prezentuję i powiem wam, że podoba mi się ten look. I bardzo mi się podoba ten kożuch. Mimo tego, że w nazwie kożuch, to szczerze wam powiem, żaden z niego kożuch. O, tylko to taki wygląda. Było pięknie, ciepło, słonecznie, ale się skończyło i przyszła jesień. O właśnie, wiem, że są tutaj takie osoby, które uwielbiają ten sezon. Ja powiem wam szczerze, że tak średnio. Lubię jesień, ale taką polską, złotą, kolorową, ciepłą, słoneczną. A dzisiaj niestety tak nie jest. Jest chłodno, stąd też mam na sobie sweterek z Zary. Wy ten sweterek doskonale znacie, bo to jest sweter, który już pokazuję od kilku sezonów i w ogóle chciałam zaznaczyć, że te filmy, czyli 7 dni, 7 stylizacji, które dla was robię, to są filmy z inspiracją, bo jak widzicie, ja jestem osobą, która kupuje różne rzeczy w sieciówkach i nie tylko, ale kupuję takie rzeczy, które później mam przez kilka dobrych lat. Tak jak na przykład właśnie ten sweter, który kupiłam kilka lat temu i bardzo dobrze mi służy, bardzo dobrze się u mnie sprawdza i dlatego też do niego wracam i regularnie go zakładam w okresie jesiennym. Tak jest. Fajny sweter, frędzle, szeroki, pod nim mam bokserkę, szare spodnie ze sklepu CandyTM, przecierane z dziurami, pasek od Pinko, botki,
Savaii, które też już bardzo dobrze znacie i mają kilka dobrych lat, fantastycznie mi się noszą. Tak się dzisiaj prezentuję, a tak w ogóle to jadę do fryzjera, bo patrzcie jaki mam odrost. Mam taki odrost, a dzisiaj czeka mnie farbowanie włosów, nie tylko odrostu, ale też po całości, bo za kilka dni wesele, nie moje, żeby nie było, znajomych, więc muszę się jakoś prezentować, więc jadę właśnie do fryzjera ogarnąć moje włosy. No, i co do tego będę jeszcze mieć? Jaki zapach? No, a ponieważ zrobiło się już jesiennie, to wyciągnęłam też moje jesienno-zimowe zapachy. Jo Malone i angielska gruszka z frezją. Bardzo lubię ten zapach. Ciepły i otulający. I tak naprawdę w całej mojej dzisiejszej stylizacji nic więcej się nie zmieni, oprócz tego, że biorę torbę brązową od Elisabetta Franki. Tak się prezentuję. Jadę ogarniać włosy do fryzjera, bodki jesienne, kolory jesienne, jest sweterek, jest ciepło, do samochodu lecę i zapraszam na kolejną stylizację. No dobra, powiem tylko tyle. Jestem przeszczęśliwa, bo zrobiło się chłodniej i mogę znowu założyć mój kożuszek nowy z Zary. Słuchajcie, dzisiaj taka stylizacja na luzie. Jak widzicie, mam zrobiony kolor. Czyli dzisiaj taka stylizacja na luzie, czyli nic szczególnego, a jakoś to wszystko razem ze sobą wygląda. Czyli tak, mam na sobie taki cienki golfik, który jest z Massimo Dutti, golfik z kaszmirem. Nie polecam. Tak, nie polecam, ponieważ strasznie się kulkuje i uważam, że mimo tego, że kosztował sporo i ma ten kaszmir w składzie, to nie jest wart swojej ceny. Znam lepsze marki i lepsze golfy, ale ponieważ on jest właśnie w takim fajnym brązowym kolorze, to postanowiłam, że dzisiaj go założę. Mam na sobie jeansy, takie dłuższe, ciemne, granatowe z Zary, pasek pinku, jak widzicie. Ten właśnie nowy kożuszek Zary i do tego założyłam sobie znowu bodki od Savaii właśnie w takim kolorze. Tak się dzisiaj prezentuję. Widzicie, nic szczególnego, ale w sumie wszystko razem połączone i jakoś tam wygląda. Dobra, teraz zapach i torebka. A mój zapach na dziś to Sycomore od Chanel. Fajny taki właśnie jesienno-zimowy zapach. No i całość podkręciłam torebką, znowu brązową, karmelową, od marki Elisabetta Franki. Uwielbiam tę torebkę, mimo tego, że jest potwornie ciężka, ale już kiedyś o tym, na ten temat opowiadałam. Chyba w filmie, który nakręciłam z Meg na temat torebek Tote Bag. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to oczywiście bardzo serdecznie Was zapraszam. Tam dowiecie się, dlaczego ta torebka jest fajna, ale jest potwornie ciężka. No dobra. To ja uciekam. Jak widzicie, tak się prezentuję. Na początek jesieni. Dzisiaj mamy taki chłodny, dosyć wietrzny dzień. Ale ja mam za to wspaniałe samopoczucie. Jadę zaraz na sushi i ogarniam cały ten dzisiejszy dzień. A Was zapraszam na kolejną stylizację. Słuchajcie, wstałam dzisiaj rano i mówię tak, co mi tak zimno? Okna otwarte. Ja się patrzę na temperaturę, a było tylko 7 stopni. 7 stopni. Oczywiście musiałam wszystko pozamykać, myślałam, że zamarznę. Na szczęście zrobiło się trochę cieplej i dzisiaj te 12 stopni. Jesienna, optymalna temperatura, da się jakoś przeżyć. A ja mam dzisiaj na sobie sweterek z Marelli, który już bardzo dobrze znacie. Zresztą bardzo lubię ten sweterek. On jest fajny, bo tak, zobaczcie, już tak fajnie wycięty, dłuższy rękaw, który można sobie tak, czekajcie, no oczywiście zegarek. O, właśnie, można sobie tak zaciągnąć, tak? Ja tak czasami lubię nosić właśnie swetry. Włosy związane w kucyk, spodnie. Spodnie, które przypominają zamsz z Zary. Też już je dobrze znacie, bo to stara kolekcja. Czarne mokasyny lakierowane, które kupiłam chyba w zeszłym roku. O! I co będę mieć jeszcze na sobie? A będę mieć dzisiaj? Ale zanim pokażę Wam wykończenie całej stylizacji, to zapach, który mnie dzisiaj ociepla, czyli Jean Paul Gaultier Classic.
Bardzo, bardzo lubię ten zapach. To jest jeden z takich moich zapachów. No i dziś jest ramoneska z Zary Czarna. Tak, bo przy 12 stopniach to myślę, że w samym sweterku dzisiaj jednak nie wyskoczę. No i do znudzenia. Elisabetta Franki tote bag brązowa. Tak się dzisiaj prezentuje. Stylizacja na luzie. O, można ogarniać dzień. I lecimy z kolejną stylówką. Szczerze mówiąc, to już nawet nie wiem, którą. Ale zapraszam na kolejną stylizację. Obudziłam się dzisiaj rano i nie uwierzycie, patrzę w telefon, a tam tylko 3 stopnie. Masakra! Normalnie chyba zima idzie, więc stwierdziłam, że zakładam dzisiaj ciepły sweter. Oczywiście, słuchajcie, bardzo Was przepraszam, ale tak, u sąsiadów psy od samego rana dają czadu, a po prostu szczekają już ponad godzinę i nie wiem, kiedy to się skończy, a jeszcze w dodatku jest na klatce pani, która sprząta, więc już dodatkowo mamy koncert, ale nieważne, co ja mam dzisiaj na sobie, bo za moment wychodzę z domu. Mam dzisiaj sweter z Zary, który kupiłam w zeszłym roku. Nie wiem, czy pamiętacie, nagrywałyśmy z Magdą taki film, w co ona mnie ubrała. I wtedy Magda mi pokazała ten sweter, znaczy wybrałam go do stylizacji. No i tak mi się oczywiście spodobało, że stwierdziłam, że go sobie kupuję. Włosy związałam w ten sposób, tak jak widzicie. Więc proszę, sweter mam do tego. Czarne, takie ala skórzane rurki, też Zary, które mają już kilka lat. I mokasyny. Te moje czarne, błyszczące. O, proszę bardzo, tak się dzisiaj prezentuję. Mimo tego, że jest zimno, to jak widzicie przyświeca ładne słoneczko, więc okulary dzisiaj będą grane. Ale czekajcie, pokażę Wam teraz, czym dzisiaaj pachnę. I mój zapach na dziś to Jo Malone, właśnie ta wersja, ale już taka, zobaczcie, odrobinka, więc już praktycznie jest na wykończeniu i dobrze, bo dla mnie to jest zapach typowo letni, więc stwierdziłam, że czas najwyższy go skończyć i przejść właśnie na te bardziej jesienno-zimowe zapachy. Tada! A tak oto prezentuje się w całości, czyli czarne okularki Gucci, ramoneska Zary, torebka Michael Kors, dzisiaj taka mała i jestem gotowa. No, chyba psy przestały szczekać, czas najwyższy. A ja prezentuję się właśnie tak. Uciekam ogarniać swoje sprawy i widzimy się w następnej stylizacji. No to lecimy z kolejną stylizacją. Słuchajcie, za moment. O, widzę brudne okno. O, okno. Szybę. Nie zwracajcie na to uwagi. Słuchajcie, kolejna stylizacja. Właśnie za moment wychodzę z domu, ponieważ lecę spotkać się z Magdą Meg, będziemy dzisiaj nagrywać kolejny film, filmy na nasze kanały i mam dzisiaj na sobie taką prostą stylizację. Sweterek biały, który widzicie z Zary, one są zawsze w tej takiej basicowej kolekcji dostępne. Założę się, że na pewno teraz też są. Do tego założyłam granatowe dżinsy również z Zary i mam moje nowe mokasyny. Czekajcie, już Wam je pokazuję. Specjalnie wyjęłam wkładkę, żeby pokazać Wam skąd one pochodzą, proszę bardzo. Wyglądają tak. Z taką aplikacją właśnie z kuleczek, perełek, takich powiedziałabym granatowo-fioletowych. Proszę bardzo, ale niesamowicie wygodne. Tylko tyle zaznaczam, że ja mam mniejszy rozmiar, czyli 37, bo 38 były na mnie za duże. Także dzisiaj do mojej stylizacji mam właśnie takie mokasyny, a ponieważ jest całkiem ładna pogoda i jest nawet ciepło, bo 14 stopni, więc stwierdziłam, że sobie je założę. Mój zapach na dziś to Pure Poison marki Dior, który uwielbiam i Wy też doskonale wiecie od wielu, wielu lat. I teraz pokażę Wam resztę mojej dzisiejszej prostej stylizacji. Tada! Jestem gotowa. Założyłam na siebie tą moją cieplejszą granatową, ona jest chabrowa, marynarkę z Zary, którą też już mam jakiś czas. Okularki Gucci, ponieważ mamy piękne słoneczko, więc idealnie do samochodu. Jak widzicie, włosy mam dzisiaj związane w kucyk. No i oczywiście moja torba furla, czyli torba, która wszystko pomieści. Tak się prezentuje moje nowe mokasyny w szpic i cała dzisiejsza stylizacja. Prosta,
z odrobiną koloru, czyli tak jak ja lubię. Jest ciepło, jest wygodnie, jest klasyk. No to uciekam na spotkanie z Magdą. To już moja ostatnia stylizacja w tym filmie i dzisiaj wyjątkowo postanowiłam, że założę sukienkę. A to też z tego względu, że za chwilę wybieram się na event marki Eisenberg, gdzie będą przedstawione fajne, ciekawe nowości. Więc stwierdziłam, że w sumie założę sobie sukienkę. Nie jest jakoś specjalnie zimno. Jak widzicie, jest piękne słońce dzisiaj. No i proszę bardzo, sukienkę, którą mam na sobie, jest to sukienka z mojito chyba, o ile dobrze pamiętam. Ona ma naprawdę dobrych kilka lat. Wy ją już też wielokrotnie widzieliście, ale ja uwielbiam ją za ten piękny zielony kolor. Kwiaty, które to widzicie, długość, to, że jest tak fajnie tutaj na gumeczce spięta w talii. Co wy na to? Założyłam sobie do sukienki też kozaki. Właśnie takie zielone z Marco Shoes. Mam gołe nogi, ale nieważne. Więc kozaki będą idealne do tej właśnie sukienki. I co zakładam jako resztę? Już wam pokazuję. A, no i zapach. A dzisiaj znowu pachnę Pure Poison od Dior. Ja się śmieję, czysta trucizna, Pure Poison, o, żeby nie było, ale ja uwielbiam ten zapach. No i tak widzę, że pomalutku też już mi się kończy. A jeśli chodzi o całą stylizację, czarne okulary Gucci, ramoneska czarna Zara, do tego moja torba Furla. I słuchajcie, tak się dzisiaj prezentuję. No właśnie, lecę na event. I bardzo wam dziękuję za to, że byliście po raz kolejny. Mam nadzieję, że obejrzeliście ten film do końca. No. I widzimy się w kolejnym filmiku. Także buziaki, całusy. Do zobaczenia. Pa!